Krakowie szczytem zbytku stanąć tyłem do zabytku. Tutaj nie bardzo wiem, jak się kłaniać, ale będziemy się kłaniali w tę stronę. Przed Państwem flecistka Martyna Koryzna z drugiej klasy, uczennica Barbary Sabińskiej przy akompaniamencie Magdaleny Bańkowskiej Moskwa wykona Jamesa Ree Satin Clock. Thank you.
I za chwilę na estradzie kolejny instrument naszej szkoły. Antonina Matiasz, uczennica Piotra Więcława, przy moim akompaniamencie wygrała dla Państwa melodię ludową Słoneczko. Zaprosił Antosię brawami na estradę. Już za chwilę przed nami gitarzysta Wiktor Szczerbak z klasy Wojciecha Pieczyńskiego wykona dla nas Hertoga El Pampamote. Klarnet Lena Wieniek, przygotowana przez Macieja Danę przy akompaniamencie Magdy Barkowskiej Moskwy, wykona Scotta Chaplina The Entertainer.
Stanie z estradą to duże wyzwanie. Jeszcze raz wielkie brawa za... Bardzo trudna sprawa wystąpić oczywiście. Przechodzimy do kolejnego instrumentu. Fagocistka Patrycja Malarek, przygotowana przez Aleksandrę Bańkowską przy akompaniamencie przy klawiszu Magda Bańkowska Moskwa, Bela Bartok i Adacz. Zmiana. Ach, menuet, Bach. A zatem zmiana. Z Węgier przenosimy się do Niemiec. Barok, Jan Sebastian Bach i menuet. Przyrządem do strojenia właśnie organu. Akordeon też przeszedł bardzo ciekawą drogę na dzisiaj właśnie, lądując finałowo na salach koncertowych, akademiach muzycznych. I dzisiaj właśnie klasyczna muzyka Henry Purcell i aria w wykonaniu Igora Katynicza. Wrócimy do wiolonczela. Marlena Szpigun, przygotowana przez Katarzynę Zędkowską przy moim akompaniamencie. Przeniesiemy się do Francji, francuska muzyka i Camille Saint-Saëns i jego Allegro Appassionato. Zapraszam Marlenkę na estradę za nami. Pan Przemysław Koi. Hey.
za chwilę ponownie klarnet. Marek Miszczyński, przygotowany przez Macieja Danę, jest w będzie zapisany Magdalena Bańkowska, Moskwa i Władysław Szpilman. Płyń spokojnie, słodka rzeka. Zapraszamy Marka na estradę. Brawami! Zostaniemy w świecie instrumentów dętych drewnianych po klarnecie. Flecistka Milena Piotrowska z klasy pani dyrektor Izarginy z Serpiny. Przy akompaniamencie ponownie zaprosimy Nadzię do instrumentu klawiszowego i Edward Grieg, Chopin Północy, obrazek poetycki. Było poetycko, za chwilę będzie taneczny tango Tatiany Stachak na gitarze. Wykona dla Państwa Patryk Surowiec, uczeń
Marka Zaleskiego. Wykona na uczeń Wojciecha Pieczyńskiego. Uczyłem Patryk Surowiec, gitarzysta, uczeń Wojciecha Pieczyńskiego. Wykona dla Państwa tango Tatiany Stach. I zapraszamy ponownie skrzypce na estradę. Zofia Terlecka z klasy Łukasza Jarosa przy moim akompaniamencie wykona dla Państwa Anatolija Komarowskiego koncert A-dur, część pierwsza. Thank you.
I za chwilę ponownie flecistka Martyna Girul, uczennica Barbary Sawińskiej, przy akompaniamencie tradycyjnie przydętych Magdalena Bańkowska Moskwa i Blaż Kucichar Return Home. Napisane przez Blażę Kucichara to są jedne z moich ulubionych, jako że to żona jest flecistką i pomagała mu w tych kompozycjach, on sam też jest pianistą, stąd rzeczywiście pianista napisał te akompaniamenty do fletowych utworów. Za chwilę na estradzie ostatnia z dzisiejszych wiolonczel, Natasza Kowalska, uczennica Katarzyny Zędkowskiej, tradycyjnie smyczkowy przy moim akompaniamencie, Mikołaj Upinik Kumarski. Które krzesło sobie pani życzy? Thank you.
zbliżamy się powoli do finału. Jeszcze dwoje wykonawców na dzisiejszym koncercie. Za chwilę Maciej Taran, akordeonista z klasy Marka Zaleskiego, wykona Bohdana Doblasza Trzy tańce polskie. Muszę podziękować osobiście za ten wybór, jako że Bohdan Doblasz, akordeonista, kompozytor, był także lektorem Akademii Muzycznej w Łodzi za moich studenckich czasów. Więc bardzo będzie przyjemnie. A, jeszcze jedno ogłoszenie. Jako że Trzy tańce polskie to jest jeden, a zatem cisza pomiędzy tymi tańcami również jest muzyką. I poprosimy o docenienie wykonawców dopiero po zakończeniu całego utworu, czyli wszystkich trzech tańców polskich Bohdana Doblasza. Koncertu, a w finale Anna Wojtaszek, uczennica Łukasza Jarosa przy moim akompaniamencie, wykona dla Państwa Edwarda Nolka taniec węgierski. Zapraszam.